pamięci świętego Piotra i świętego Jakuba. Kościół świętego Mikołaja. Święta Katarzyna Sienicka na ratuszu. Nie, Katarzyna Aleksandryjska na ratuszu. No i ratusz. Ratusz, który stoi na dwóch klasztorach. Dominikanów i Franciszkanów. Tutaj mamy świętego Michała Archanioła, patrona Brukseli, patrona Niemiec. A Bruksela powstała, pierwsza wzmianka o Brukseli jest 8 maja 1966 roku. W Brukseli urodziło się kilkoro wnuków Jana III Sobieskiego, który był tutaj w Hamburgu razem ze swoim bratem Markiem w 1646 roku. Tu na ratuszu mamy Karola Wielkiego i Fryderyka Barbarossę. Są to przodkowie polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, której pradziadek Adolf IV Schauenburg, brat biskupa Brunona, założyciela Braniewa, ufundował właśnie tutaj te klasztory. Klasztor Franciszkanów, świętej Magdaleny i świętego Johannesa, klasztor Dominikanów. Biskup Bruno, jego brat, współdziałał razem z Przemysławem II. Przyczynił się do fundacji klasztoru Dominikanek na Wronieckiej 9, gdzie ksiądz Michał Woźnicki walczy o mszę świętą trydencką. Modląc się na tej mszy, modli się również za nas tutaj w Hamburgu, bo w tym czasie, kiedy powstawał ten klasztor, wszyscy się modlili. We wszystkich klasztorach, które powstały za przyczyną właśnie biskupa Brunona w Gdańsku, we Wrocławiu, w Krakowie, w Berlinie. Bo Berlin jest miasto, gdzie urodziła się polska królowa 25 sierpnia 1270 roku, kiedy tego dnia zmarł święty Ludwik, król królów. Została koronowana na królową Polski 26 czerwca 1295 roku. Było to 100 lat po powstaniu kaplicy świętego Mikołaja. Tutaj widać, potem był olbrzymi kościół świętego Mikołaja, który fundował jej prapradziadek Adolf III Schauenburg 26 czerwca w 1195 roku. Tu mamy świętą Katarzynę Aleksandryjską, która jest również była patronką Katarzynek właśnie w tym klasztorze, gdzie ksiądz Michał Woźnicki walczy o zachowanie mszy świętej trydenckiej, a przez co powrót mszy świętej trydenckiej do wszystkich klasztorów, do wszystkich kościołów katolickich świata. Prosimy Cię również, Matko Boża, święty papieżu Benedykcie V, o świętych katolickich biskupów. Jesteśmy w przededniu święta świętego Piotra i Pawła. Bazylikę świętego Piotra i Pawła założyła Hacja. Była to babcia świętej Jadwigi Śląskiej, Jadwigi Wittelsbach, która zmarła w Dachau 16 lipca 1176 roku. Jezu, ufam to. Jesteśmy tutaj również z biskupem wietnamskim, zamęczonym w Hamburgu 11 lipca 1941 roku, kiedy w obozie Dachau umieszczono kapłanów niemieckich, wśród nich ksiądz Neuhäusler. Ksiądz Neuhäusler był biskupem, został biskupem po wojnie. 4,5 roku był w pojedynczej celi w Dachau. W tym czasie uczynił ślub, że odnowi bazylikę świętego Piotra Pawła przy Dachau. To wszystko zrealizował. Byłam świadkiem profanacji Eucharystii w klasztorze Krwi Chrystusa, który założył biskup Neuhäusler. Dokładnie 28 kwietnia w 1963 roku,
kiedy Bartoszewski zakładał drzewko w Jerozolimie, kiedy właśnie też w 63 roku, 21 czerwca został papieżem Paweł VI, heretyk bez chrztu, nie ma żadnego dokumentu, że miał chrzest. Przebywał w Polsce, tak jak przebywał w Polsce jego poprzednik, Jan XXIII, był w Polsce w 1912 roku, a Paweł VI był w Polsce w 1963 roku. Odwiedził Salezjanów w Oświęcimiu, uczestniczył w uroczystościach 25-lecia Salezjanów. Było to 1 lipca w 1923 roku. Organizował uroczystości ksiądz Jan Świerc. Ksiądz Jan Świerc urodził się 29 kwietnia w 1877 roku przed objawieniami w Dyczwałdzie. Został salezjaninem we Włoszech. Był, działał w Oświęcimiu. Został pierwszym kapelanem kaplicy Serca Jezusa, która powstała dla uchodźców 23 maja w 1916 roku w Oświęcimiu na Zasolu. 23 maja w 1941 roku został aresztowany razem z 12 salezjanami, umieszczony na Montelupi, gdzie oni wszyscy byli strasznie źle traktowani, poniżani. 26 czerwca 1941 roku 12 salezjanów z 12 Żydami wywieziono do Oświęcimia, do KZ Auschwitz, gdzie byli w potworny sposób zamęczeni, w potworny sposób. 27 czerwca 1941 roku wiedział o tym Karol Wojtyła, który współuczestniczył w tych wszystkich organizacjach przeciwko Kościołowi Świętemu. Na Zasolu właśnie w tym powstał Kościół Machalski, utworzył Kościół Bożego Miłosierdzia. Głównymi filarami w tym kościele jest święta Faustyna i olbrzymia figura Jana Pawła II, świętego wszechczasów, którego ustalono 18 sierpnia 2020 roku, świętym czasów koronawirusa. Ustalono też przepisy sanitarne, ostrzejsze przepisy sanitarne w kościołach w Hamburgu. 18 sierpnia w 2021 roku 18 zaczęto wyszczepiać ludzi. Olbrzymie centrum powstało, szczepień powstało w Dachau. Jest reklama w wielu językach. Również tutaj w Hamburgu zaczęto wyszczepienie we wszystkich kościołach katolickich, we wszystkich szkołach katolickich. Tutaj właśnie organizator jest burmistrz, który tutaj działa w tym ratuszu. Zbrodnia na naszych oczach, tak samo jak zbrodnia na więźniach obozu Dachau, Auschwitz, jak zbrodnia na obozie Neue Dame, w czym uczestniczyli wszyscy władcy tutejsi. Burmistrz Hamburga, czy Gauleiter Hamburga od 1925 roku, Kaufmann, wiedział o wszystkim, nigdy nie był karany. Tutaj, w tym ratuszu, 3 maja w 1945 roku oddał Hamburg Anglikom bez przelewu krwi. Jezu, ufam Tobie, Matko Boża nadziei, daj nam prawdę. Przyślij nam świętych kapłanów. Jezu, ufam Tobie. Hamburg, 28 czerwiec 2022.